Oto i on, nowy Land Cruiser. Say what you want, say what you wish, but say my name and it sound like you breaking a dish. Say my name in a whisper like you making a wish. You said my name in the crowd like you afraid I exist. Say my name and it feel like you peeling off a scab that ain't really even healed yet. I don't even fear threats. I don't really feel what they feel when they fear shit. I feel like the pain at a funeral when tears drip. I don't even dodge shots. I dodge bullets like a child playing hopscotch. Troszkę trzeba było na niego czekać, ale ponoć było warto. Pora na kolejny odcinek z cyklu Wszystko, co chcecie wiedzieć, ale nie chcę wam się czytać. Na początek odpowiedź na niezwykle ważne pytanie. Czy nowy Land Cruiser będzie sprzedawany w Polsce? Tak, będzie i co ciekawe, wcale nie będzie hybrydą. Pod maską będzie miał silnik diesla. Nowa Toyota Land Cruiser zadebiutuje z turbodoładowanym silnikiem diesla o pojemności 2.8. Jego moc to 204 konie mechaniczne. Skrzynia biegów będzie automatyczna i ośmiobiegowa. Będzie to przekładnia Direct Shift. Auto będzie mogło pociągnąć za sobą przyczepę o masie do 3,5 tony. Ale Toyota nie byłaby sobą, gdyby nie wprowadziła hybrydy. W 2025 roku do diesla ma dołączyć 48-woltowy układ, a więc to oznacza, że nowy Land Cruiser będzie tak zwaną miękką hybrydą, czyli na samym prądzie nie pojedzie, ale ta elektryczna moc będzie nieco wspomagać silnik spalinowy. Auto ma 4920 mm długości, 1980 mm szerokości oraz 1870 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 285 cm. Auto jest więc, delikatnie mówiąc, kolosem, tak jak przystało na Land Cruisera. Kabina dostępna będzie w opcji 5- lub 7-osobowej. Co do samego wnętrza. Widać, że siedzimy w Toyocie. Są ekrany i to dość spore, ale są też fizyczne przyciski. Cała armia fizycznych przycisków. Tak jak przystało na prawdziwą terenówkę. Kierowca we wnętrzu nowego Land Cruisera ma czuć się pewnie i jednocześnie w sposób intuicyjny obsługiwać i uruchamiać wszystkie funkcje tego auta. Bez straty czasu na szukanie odpowiedniej opcji na dotykowym, mającym w zależności od wersji 8 lub nieco ponad 12 cali ekranie. Co do samego wyglądu zewnętrznego, to będą dostępne dwie opcje. Z okrągłymi i z prostokątnymi reflektorami. Już tłumaczę, o co chodzi. Wersja z okrągłymi reflektorami to Land Cruiser z dopiskiem 1958. To hołd i nawiązanie do, uwaga, Land Cruisera z 1958 roku. Reflektory są oczywiście LED-owe, a całość dopełnia klasyczna osłona chłodnicy z wielkim napisem Toyota. Tak to właśnie kiedyś wyglądało. I tutaj muszę dodać, że będzie to jedynie wersja limitowana, tak zwana First Edition. Dla tych, którzy nie załapią się na wersję First Edition, będzie dostępna wersja z prostokątnymi reflektorami. Będzie nazywała się Land Cruiser, po prostu, bez żadnej daty. Land Cruiser to ikona offroadu, a nowa generacja kontynuuje to dziedzictwo. Prześwit wynosi 8,7 cala, czyli 22 cm. Felgi, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, bez względu na wersję, będą miały 18 cali. Czy tak samo będzie to wyglądało w Europie? Mam taką nadzieję. Nowy Land Cruiser zachował klasyczną konstrukcję i jak przystało na prawdziwą terenówkę, zbudowany jest na ramię. To jednak zupełnie nowa platforma GAF, która według japońskiego producenta ma zwiększać terenowe możliwości, ale auto ma być też bardziej komfortowe podczas jazdy w mieście czy w trasie. W
porównaniu z poprzednikiem sztywność ramy wzrosła o 50%, a łączna sztywność ramy i nadwozia o 30%. Dzięki tym zmianom auto jeszcze lepiej ponoć prowadzi się w zakrętach i jest jeszcze bardziej komfortowe. W nowym Land Cruiserze debiutuje też, uwaga, elektryczne wspomaganie kierownicy. Czegoś takiego do tej pory w Land Cruiserze nie było. I dzięki właśnie takiemu wspomaganiu nowy Land Cruiser ma na przykład w ruchu miejskim prowadzić się zdecydowanie łatwiej, lżej, przyjemniej. Pojawi się też coś ekstra. System rozłączania przedniego stabilizatora, w skrócie SDM. Po raz pierwszy zastosowano coś takiego w Toyocie. Ta technologia umożliwia kierowcy, jak podano w informacji prasowej, zmianę stanu stabilizatora za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej. Trudno to przełożyć na język polski, ale dzięki temu auto ma jeszcze lepiej prowadzić się w terenie, jak i poza nim. Jeszcze lepiej niż poprzednik oczywiście. Coś takiego na swoim pokładzie mają też współczesne Jeepy, a więc wydaje się, że warto mieć coś takiego na pokładzie swojej terenówki. Miłośnicy jazdy w terenie docenią też zapewne system Multi Terrain Monitor. Dzięki dodatkowym kamerom HD kierowca na ekranie będzie widział, co dzieje się dookoła auta, jak i pod nim. Na pokładzie będzie też system Multi Terrain Select, który jest dobrze znany na przykład z Hiluxa, ale ponoć został ulepszony i automatycznie dopasowuje osiągi do warunków na trasie. Nowy Land Cruiser w Europie ma pojawić się jesienią. Ceny? Nie są znane, ale w Stanach Zjednoczonych podstawa ma kosztować 55 tysięcy dolarów, czyli przy obecnym kursie nieco ponad 200 tysięcy złotych. U nas będzie pewnie drożej. Mocno świecące słońce zawsze oznacza nadzieję. Pozostaje mieć więc nadzieję, że Land Cruiser w Europie nie będzie zdecydowanie droższy. Z jakiego pułapu będzie startował cennik? Tego jeszcze nie wiem, ale ponoć najbardziej dopasiona wersja ma kosztować nie więcej niż 400 tysięcy złotych. Dziękuję, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. My name sound like nails on a chalkboard. Hit you harder than the darts on a dartboard. Damn it, man, I'm creepy like Candyman in a pair of hammer pants with a hammer in his hand. Say what you want, say what you wish, but say my name and it sound like you breaking a dish. Say my name in a whisper like you making a wish. You said my name in the crowd like you afraid I exist. Say my name and it feel like you peeling off a scab that ain't really even healed yet. I don't even fear threats. I don't really feel what they feel when they fear shit. I feel like the pain at a funeral when tears drip. I don't even dodge shots. I dodge bullets like a child playing hopscotch. I dodge...